Siedzimy sobie dzisiaj tak przy śniadaniu, wszyscy razem z rodzicami moimi i tak dyskutujemy, co dziś na obiad zrobić i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do tradycyjnego baru mlecznego, takiego typowego baru mlecznego, jaki wam się kojarzy z epoką komunizmu, z wystrojem i oczywiście z ofertą. Czasami zobaczycie, no ja dawno w takim barze nie byłem, a bardzo, bardzo, bardzo lubiłem jadać w takich barach w czasach studenckich i nie tylko. Także zapraszam was ze mną znowu w podróż do przeszłości. Kurczę, coraz więcej tych odcinków z podróży do przeszłości, ale no chyba to lubię. Chyba taki sentyment jest. Zapraszam was. Jak sami widzicie, nawet napis pozostał. Ten napis pamiętam jeszcze z dzieciństwa, więc ma no, kilkadziesiąt lat na pewno. I budynek też kilkadziesiąt lat. Bar mleczny, Bieńczyce. No ja tak jak mówię, kilkanaście lat temu byłem ostatni raz w takim miejscu. No i bardzo się cieszę, że takie miejsca dalej istnieją. Opowiadam, wiem, że ten, że asortyment, że oferta jest taka, jaka była i 30, i 40 lat temu, ale zaraz się przekonamy na własnej skórze. Kolejka. Tu zawsze są kolejki codziennie. Zobacz, jaka kolejka. Widzicie, tu jest menu. Jest bogate. No to nie zawsze jest to, co tu jest na menu, bo czasem może już się skończyć. Tak? Tak. A jak widzicie, nie wiem, czy to widać na filmie, ale ceny są niskie. Tam na przykład masz kotlety z kapustą, grzybami za 7,20. Jakiś bigos z ziemniakami za 11 zł, schabowy ziemniaki, kapusta za 15 zł. Naprawdę ceny są knedle za jakieś tam 6-7 zł. No ceny pozostały faktycznie charakterystyczne dla barów mlecznych. Fajnie, że taka tradycja została podtrzymana. Logo stare jeszcze z czasów komunistycznych, no chociaż teraz to już z Pałem jest pewnie jakąś spółką zoo, albo może nawet jakąś akcyjną. Szczerze mówiąc nie wiem. Jeżeli ktoś z was wie, to dajcie znać w komentarzu. Też typowe dla barów mlecznych, jakiś grzyb na suficie. No ale w sumie chodzi o ten klimat, nie? Ten sufit chyba był od czasów komunistycznych, nie? Malowany, a bar był nieremontowany. Znaczy powiem tak, klimat klimatem, ale tego grzyba mogliby usunąć. Ja w tym barze mlecznym bywałem właśnie w czasach studenckich, czyli to był początek lat 2000. I powiem wam szczerze mówiąc, że to co wam zaraz pokażę, już to wisiało. Właśnie to już wisiało, początek lat 2000. Jeszcze pewnie dużo wcześniej wisiało, ale chodzi mi o to, że ja to pamiętam z czasów studenckich. Tu nawet w tym miejscu też często siadałem właśnie pod tym obrazem. On dokładnie w tym samym miejscu wisi. Od 20 co najmniej lat współtwórcy Narodowy Bal Mleczny i Społem Nowa Huta. Wspomnienia. Jedyne co to tylko obsługa nie jest taka typowo barowo-mleczna, bo tam widzę, że są tam młodzi ludzie sami, tacy 20-paroletni, a dawniej to były takie panie, 50 po 60 i na przykład darły się schabowy z kapustą, pierogi ruskie, czy tam jakieś pinale. Tego typu rzeczy, tego klimatu mi brakuje, bo nie ma tam takich pań, tylko tak jak mówię, są młodzi ludzie, oni cicho mówią, cicho sygnalizują, że coś już jest gotowe. Także tego brakuje, a poza tym wszystko jest takie, jak było. No i oczywiście nie było też dzieci z komórkami wtedy, to też mi nie pasuje. A podłoga też dla podtrzymania klimatu, nie dość, że płytki są takie same, jakie były właśnie nawet kilkadziesiąt lat temu, to poziom ich jej sprzątania również jest sprzed kilkudziesięciu lat. Ale nie robię to dlatego, żeby ośmieszać to miejsce, bo właśnie chciałem tutaj przyjść, chciałem poczuć ten klimat dawnych lat. Patrzcie się na to. Typowo domowe jedzonko. Mielony, ziemniaczki, duszona marcheweczka. No po prostu rewelacja. I to kosztowało 13 zł. 13 zł, moi drodzy. Tak, to jest twoje, Kacperku. Możesz wcinać. A ja nie chcę to.
A ja z kolei placki ziemniaczane z grzybkami. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. No. A tobie jak smakuje? Tak. Synek, dobre? Dobre jest? No. Okej. Okay. Wiktoria z kolei je pierogi ruskie. To jest cebulka, no, tak? Ładnie jest, bo rozważasz. No tak. No tak. Pozwólcie, że spróbuję i zaraz się podzielę opinią. Po prostu barowe pierogi, barowe nie pierogi, tylko barowe placki ziemniaczane z sosem grzybowym. Typowe dla barów mlecznych. Nie umywają się do domowych oczywiście, ale są dobre. Takie jak pamiętam. Nic się nie zmieniło w smaku, więc na plus. A tutaj z kolei zupa jarzynowa. Krupnik. Krupnik, aha. No i gołąbki. A tu pierożki ruskie też. A tu mamy naleśniczki z serem. Dobre, Nadia? Polecasz? No, nawet dobre. Okej, okay. Nadia poleca, to na pewno dobre. Pasztety barowe plus szpinak, tak? A na dzień jakie jest? Z jajkiem. Z jajkiem, okej. Okay. Zobaczcie się, i oni tu tłuszcz dają. Jeśli chodzi o tłuszcz, to zdecydowanie go nie żałują. W talerzu mi te placki pływały. Zobaczcie, jaka warstwa tłuszczu. Proszę, wrócę z tej podróży, z tych wakacji o parę kilo od grubszy. A co tutaj jest? Ziemniaczki z kopertem, mielony i kapusta. Kurczę, no fajne. Fajne na wynos danie. Pojedliśmy porządnie. Słuchajcie, teraz podsumowanie kosztów. Byliśmy tutaj 7 osób. Ja z Kacperkiem, z moimi rodzicami, siostrzenicami, siostrą. Ogólnie było nas 7 osób i za 7 dań, które widzieliście w poprzednich ujęciach, za 7 dań, a pojedliśmy sobie naprawdę porządnie, zapłaciliśmy 56 zł. 56 zł to jest 10 funtów, tak? Za 7 dań. Także ja bardzo się cieszę, że istnieją takie bary mleczne, bo no powiedzmy sobie szczerze, w Polsce jest nadal dużo ludzi, którzy powiedzmy nie mogą sobie pozwolić na chodzenie do restauracji lub nie mają, no powiedzmy są starsze, zniedołężniałe i nie potrafią sobie ugotować czy coś w tym rodzaju i tak tanio mogą tutaj zjeść. Także ja bardzo się cieszę, że bary mleczne. Pozostały raz, że jest to taki sentyment w moim odczuciu, a w odczuciu tych starszych ludzi czy tych ludzi, którzy no biedni są po prostu, powiem wprost, w odczuciu tych ludzi, no jest to wygoda dla nich, tak? A teraz po takim pysznym jedzonku chodzę sobie z synkiem w miejscu, w którym no ja w sumie od urodzenia mieszkałem. Pokazy przed chwilą widzieliście moją szkołę podstawową. Po prostu zabrałem go w podróż do przeszłości, pokazuję mu moje dzieciństwo, no bo on się wychowuje w Szkocji prawie od urodzenia, także nie miałem mu za bardzo okazji wcześniej pokazywać tego wszystkiego. Natomiast teraz już mam okazję i zabrałem go w moją młodość. Tutaj idziemy teraz, Kasperek, do sklepu, gdzie ja zawsze chodziłem po szkole kupować sobie jakieś cukierki albo jakieś Pepsi. No takie dobre Pepsi było, jak się po raz pierwszy pojawiło w postkomunistycznej Polsce, to codziennie tutaj byłem. Cieszę się, że generalnie Polska się rozwija, że miasta się rozwijają. No jak byliśmy w centrum Krakowa, to widać ogromne zmiany na plus. Tam pod różnymi względami infrastruktura, różne biurowce, sklepy. I generalnie widać taki rozwój. Natomiast Nowa Huta, ta właśnie część Krakowa dla osób, które no nic nie wiedzą o Krakowie, no to jest taka dość duża dzielnica w Krakowie, duża część Krakowa bym powiedział, nazywa się Nowa Huta. Ona w doskonałej większości pozostała jeszcze taka, jak ja ją pamiętam z dzieciństwa, czyli sprzed 30-35 lat. I poniekąd się bardzo cieszę, no bo dla mnie to jest wielki sentyment, taki powrót. Młodemu mogę pokazać, tak jak mówiłem.